idealna dziewczyna dla ciebie, jakie cechy powinna spełniać? Powinna umieć się zachować w towarzystwie, to jest najważniejsze. Powinna mieć, mam wrażenie przynajmniej, w moim odczuciu, skromny charakter. Z tych negatywnych, czego nie powinna mieć może. Nie powinna mieć wywalonego ego, nie powinna się czuć jak pani świata. Nie powinna też, mam, nie wiem, takie odczucie, że moja dziewczyna, nie chciałbym, żeby za dużo pokazywała, tak to nazwijmy. Żeby była tylko dla mnie i żeby umiała się zaprezentować. Czyli nie chciałbyś, żeby była znaną postacią, na przykład influencerką? Właśnie, no nie. Żeby to by było nawet lepsze, no bo teoretycznie wtedy masz pewność, że laska nie leci na fame, jeżeli taki mam. No i tu wiesz, to by było spoko, no. A czy wśród influencerek masz już jakąś taką wybrankę, jeżeli chodzi z wyglądu na przykład? Taka idealna dziewczyna z wyglądu. Z wyglądu jest dużo ładnych influencerek. Ale twój typ. Mój typ? A nie mogę jednego powiedzieć, bo już za dużo jakichś editów jest i tak dalej. To odpuszczę temat. No ale oprócz tego typu, no to influencerki, które są blondynkami, nie by... A, jeszcze ta, jak ona ma. Ale ona jest zajęta. A, to może nie przy... Nie, to nie. Dawaj. Róża Wojczak ona się nazywała chyba, no. Czyli bardziej celujesz w brunetki. A ty ją znasz? No, znam. Nie, no, ładna jest po prostu, no ale to wiesz, no... ale nie, w sumie? Znaczy, tak, ale jeżeli chodzi o mój typ, no to raczej blondynka. Raczej blondynka. No to trochę ale się no mija. Wiesz, no to nie jest tak, że tylko blondynki, tylko zależy wszystko od aparycji. A jak chciałbyś ją spotkać? Takie, wiesz, jakbyś sobie to wyobrażał w snach. Idealne spotkanie z dziewczyną. Myślę, że to... do hotelu i tam jest. Myślę, że to nie jest Tindera właśnie. Nie. Ja Tindera nie używam do tego, żeby znaleźć dziewczynę. I nigdy nie używałem. Wcale? No gdzie na Tinderze dziewczynę znajdziesz? No znajdziesz. Wiesz, ile jest miłości właśnie z Tindera? Masz chłopaka? Nie mam. To gdzie go poznałaś? Nie no. Miałam chłopaka, ale nie poznałam go wtedy przez Tindera. No nie, no jakoś to mi się nie kalkuluje. Nie chciałbym mieć dziewczyny z Tindera. No to powróćmy do tematu. Gdzie, jakie to właśnie byłoby miejsce? Oprócz hotelu, co powiedziałeś. Nie no. A co, mam romantycznie odpowiedzieć jakoś? No tak, musisz wymyślić jakąś piękną historię. Może ona się spełni i za rok będziemy tutaj stać, jak już będziesz z tą dziewczyną. To by było jakby moja siostra, jakby okazało się, że moja siostra nie jest moją biologiczną siostrą. Nie no, żartuję. Ciężko mi. Nie jestem romantykiem. Nie, chyba nie. Jak to? Przecież jakby poszukujesz dziewczyny na Tinderze i widziałam te twoje teksty. Znaczy, widziałam twoje teksty, które wypisywałeś do dziewczyn. Masz bardzo fajne bio. No tam było coś właśnie, że popatrz na którąś linijkę. No to ja myślę, że taki zwykły chłopak by tego nie wymyślił. Jestem niezwykły. Zapraszam serdecznie do oglądania i subskrybowania kanału Przeambitni.